Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy, gdzie co jakiś czas nagrywamy nasze gawędy o książkach. Dzisiaj w okolicznościach trochę eksperymentalnych, bo mamy nowe mikrofony, ale nie wiemy jak zadziałają, więc mamy również te stare, które stoją tutaj, a ja mam na głowie ten nowy. No i zobaczymy, co będzie, prawda? Wyglądamy trochę dziwnie, znaczy ja wyglądam trochę dziwnie, ale większość osób się już przyzwyczaiła, że zwykle jest dziwnie, więc może być tylko lepiej. Proszę Państwa, dzisiaj opowiem o książce, której nie wydałem, którą ściągnąłem z rynku, kierując się sugestią pana Marka Natusiewicza, bystrego bardzo obserwatora różnych spraw, nie tylko rynkowych, nie tylko księgarskich. Książka, której tytuł brzmi Ukraińska geopolityka, wybór tekstów źródłowych, opatrzona wstępem Michała Siudaka. To jest antologia, proszę Państwa, i to jest ważna antologia, dlatego że no, Ukraina jest naszym sąsiadem, sojusznikiem. Ukraina jest państwem, które powoli zaczyna się z Polską zlewać, takie mam wrażenie, poprzez napływ pracowników, którzy zastępują przy różnych pracach Polaków, którzy wcześniej wyemigrowali na zachód Europy. I proszę Państwa, mając tę książkę w rękach, trzeba sobie postawić pytanie, co my wiemy o Ukrainie i co Ukraińcy sami o sobie wiedzą. Bo kiedy się rozmawia z tymi młodymi Ukraińcami, którzy tu przyjeżdżają, to człowiek ma wrażenie, że w zasadzie nic, że ich życie tam się skończyło, oni chcą rozpocząć to nowe życie w Polsce, czy gdzieś dalej, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, w Kanadzie, czy gdzie tam ich losy rzucą. Natomiast no nie trzeba zapominać, że Ukraińcy to jest naród polityczny i który prowadzi, naród polityczny bez państwa, który prowadzi dość specyficzną politykę i to wynika wprost zawartych w tej książeczce tekstów, a także ze wstępu, który Michał Siudak napisał. Na czym polega specyfika polityki liderów ukraińskich i specyfika polityki Ukrainy, jeżeli ona się ujawnia w jakimś państwowym bycie, tak jak dzisiaj, czy jak za hetmanatu, czy Iwana Mazepy, czy w czasach Chmielnickiego. Mam wrażenie, że polega ona na niezrozumieniu intencji. Na niezrozumieniu intencji, jakie mocarstwa mają wobec Ukrainy i na określaniu się wobec sąsiadów najbliższych, na określaniu się na zasadach, które w Polsce są średnio zrozumiałe. Stąd mnóstwo nieporozumień pomiędzy Polakami a Ukraińcami, no i też wrogości. Czy ta książeczka tę wrogość zniweluje? Nie wiem, natomiast na pewno i nie wiem, czy to jest warte zachodu i czy wszyscy tego chcemy, to jest też ważne. Znaczy, no, zakładam, ja chcę, tak? Natomiast czy nasi bracia tego chcą, to nie jestem tego pewien. Michał Siudak dokonał takiego bardzo przekrojowego dzieła i uczynił to po to, żebyśmy się zapoznali z głównymi nurtami w geopolityce ukraińskiej, w geopolityce liderów uwiązanych, trzeba to powiedzieć wprost, do nierozpoznanych budżetów, którzy głoszą swoje hasła i formułują swoje programy w oparciu o idee w danym momencie nowoczesne, tak? Czyli polityka ukraińska, polityka ukraińskich liderów, trzeba by nazwać publicystyka ukraińskich liderów, bo chodzi tutaj, są teksty XIX-wieczne i XX-wieczne, o jakiejś polityce można mówić ukraińskiej, tak? Wyjąwszy te okresy najczarniejsze. Publicystyka ukraińskich liderów skupia się wokół idei właśnie i próbuje dorosnąć do takich, no wyraźnie zaznaczają się aspiracje uczelniane, uniwersyteckie liderów politycznych Ukrainy, którzy próbują być tacy sami jak uczeni na Zachodzie. Z tym, że uczeni publicyści, dziennikarze, filozofowie, historycy w krajach poważnych nie są przywódcami, nie są politykami, o czym bracia Ukraińcy wydają się zapominać. My też o tym często zapominamy i historia XIX-wieczna Polski, tak bardzo podobna do historii ukraińskiej, tyle że różniąca się, jakby to powiedzieć, skalą budżetu przeznaczonego na różne przedsięwzięcia narodowe, na korzyść polską, bo więcej pieniędzy było i naród był zasobniejszy, przynajmniej jego warstwa oświecona i warstwa elitarna.
naród polski i ukraiński w XIX wieku robi publicystykę polityczną, publicystykę historyczną i poezję historyczną, która ma zastąpić politykę. Proszę Państwa, no w Niemczech takie rzeczy są nie do pomyślenia. Niemcy, kraj, który oczywiście, któremu się weryfikuje granice, ale który istnieje i trwa jako państwowość, no nie ma takiej opcji, żeby jacyś ludzie z jakiejkolwiek uczelni dyktowali politykom prawdziwym, czy politykom wyrosłym z własności. No dzisiaj to się zmieniło, prawda, mamy demokrację. Politykom wyrosłym z własności, takim jak Bismarck, co oni mają robić, prawda? No a wśród tych narodów uciemiężonych, podbitych, zepchniętych gdzieś tam, szukających swojej tożsamości, wyznaczających swoje granice jak najbardziej aspiracyjnie, jak najszerzej kosztem najbliższych sąsiadów, takie rzeczy są nagminne. Od czego zaczynamy, proszę Państwa, w tej książeczce? Zaczynamy od Michała Hruszewskiego i jego koncepcji na w ogóle zaistnienie Ukrainy. Jakiej autonomii i federacji chcemy? O jaką federację chodzi? O federację z Rosją, dlatego że Michał Siudak bardzo tak klarownie i ładnie podzielił tę antologię na teksty tych publicystów i ludzi mieniących się politykami ukraińskimi, którzy optują za federacją z Rosją, oraz na tych, którzy uważają, że Ukraina to jest twór aspirujący do cywilizacji zachodniej i stanowiący jakiś tam pomost pomiędzy Wschodem a Zachodem, ale wyraźnie aspirujący do tych krajów, które są za Polską, prawda? To jest powiedziane jasno. Są tu wyłożone aspiracje Ukraińców, którzy wprost odnoszą się do takich krajów jak Austria czy Szwajcaria i nazywają się Tyrolczykami Wschodu. Nas to może trochę dziwić, ale jak sobie Państwo przeczytacie drugi tom socjalizmu, baśni socjalistycznej, który napisałem i który w mozole tam jeszcze cyzeluje i nienawidzę tego słowa, ale powiedziałem je, dobra, niech będzie. Który tam sobie poprawiam jeszcze i który za chwilę pójdzie do składu, potem do indeksowania, a potem do drukarni. Wiem, że to długo trwało. To się Państwo zorientujecie, jak wyglądają aspiracje, jak wyglądają realia. To znaczy nie jest tak, jak się wydaje braciom Ukraińcom, że jak jakiś kraj albo jakaś grupa społeczna albo jakiś naród w ramach większej całości państwowej lepiej prosperuje i funkcjonuje, że to oznacza, iż on ma przyrodzone jakieś cechy, których nie mają inni. Przeważnie jest tak, że okoliczności, których ta grupa nie rozpoznaje albo rozpoznać nie chce, sprzyjają jej bardzo, no i czynią ją w jakiś sposób wyróżnioną. Tak? Tak było z ukraińską spółdzielczością, z ukraińskimi kooperatywami w Galicji w końcu XIX i na początku XX wieku. Tak było z innymi organizacjami ukraińskimi, nie mającymi charakteru gospodarczego. Oni po prostu bardzo dobrze działali, bardzo dobrze funkcjonowali. Ja nie zdradzę kulis tego funkcjonowania teraz. I od tego właśnie zrobiło im się tak, że stwierdzili, że są Tyrolczykami Wschodu. Tymi Tyrolczykami Wschodu w tych okolicznościach, jakie były w Galicji, mógł zostać dowolny naród, który tam zamieszkał, ale akurat wypadło na nich. Znajdują się tu teksty, oprócz tej opcji rosyjskiej, znajdują się tu teksty wprost nacjonalistyczne, które my dobrze rozpoznajemy, ale których dawno pewnie nie czytaliśmy. Ja zalecam, żeby do nich powrócić. Tekst Dmytro Dońcowa, którego wszyscy szczerze nienawidzimy, bo jest to człowiek, znaczy za takiego jest uważany, jest to człowiek, który położył podwalinę pod ukraiński nacjonalizm, który się ujawnił w czasie II wojny światowej i okupacji niemieckiej. Jest to człowiek, który wymyślił tę potworność, czyli tę twórczą przemoc, czy jak on tam to nazywał. My znamy w zasadzie jego jeden tekst, ten o nacjonalizmie, to zresztą podkreśla Michał Siudak w tej książce i nic poza tym Dońcowa nie czytaliśmy. Natomiast no, on ewoluował, natomiast to oczywiście nie jest żadnym usprawiedliwieniem to, że on ewoluował. Jak ktoś uciekł z
okupowanej Polski, jako obywatel Rzeczpospolitej na polskim paszporcie, tak, a wcześniej napisał tyle brzydkich rzeczy na Polskę, nie wylądował w Kanadzie i tam zrobił karierę akademicką, tak, a potem się nagle odwołuje do Ewangelii, do Biblii i zaczyna klarować wszystko inaczej, tak, i tę państwowość ukraińską usiłuje oprzeć no, o jedyną sensowną rzecz, tak, czyli o jakąś misję i o pismo, no to można go oczywiście posłuchać albo nawet przeczytać, no ale żeby go zaraz rozgrzeszać, to nie, całe szczęście już nie żyje. Chciałbym przeczytać fragment tego, co on napisał po wojnie, bo to będzie zaskoczeniem dla wielu osób, które się różnymi rzeczami szalenie ekscytują. Powojenny Dmytro Dońcow jawi się jako krytyk systemów totalitarnych, do których zalicza bolszewizm, to jest ze wstępu Michała Siudaka, do których zalicza bolszewizm i niemiecki hitleryzm. W przypadku hitleryzmu postawa taka może dziwić, ponieważ był on pierwszym i jedynym tłumaczem na język ukraiński książki Adolfa Hitlera Mein Kampf. Między bolszewizmem i hitleryzmem stawia znak równości. Wskazuje jednak, że o ile hitleryzm został zwyciężony i osądzony, to bolszewizm jest czynnikiem porządkującym ówczesną sytuację polityczną w świecie. Nowością w jego powojennej myśli politycznej jest bardzo częste odwoływanie się do chrześcijaństwa. Procesy zachodzące w świecie rozpatruje w kategoriach biblijnej walki dobra ze złem. Przepraszam, ale nie mogę się nie uśmiechnąć. W jednym ze swoich artykułów stwierdził, że nasza epoka jest epoką ciemności i panowania diabła. Zło utożsamiał z bolszewicką Rosją i komunizmem opartym na potępianym przez siebie materializmie. Zaś politykę rozpatrywał przede wszystkim w kategoriach teologicznych, za co był krytykowany m.in. przez wybitnego historyka ukraińskiego Iwana Łysiaka-Rudnickiego. Dońcow był przekonany o cywilizacyjnej przynależności Ukrainy do cywilizacji europejskiej, którą utożsamiał z chrześcijaństwem. Jego powojenne pisma przypominają raczej płomienne mowy protestanckich kaznodziejów niż chłodne analizy polityczne. Uważał, że Europa zdoła przetrwać napór komunizmu, zwracając się do swoich korzeni cywilizacyjnych. Warto zauważyć, że w chrześcijaństwie dostrzegał niemalże tylko jego heroiczny i wojowniczy charakter. Twierdził, że w szatańskiej ofensywie może przeciwstawić się tylko miecz chrześcijański, czerpiący siłę z ducha krzyżowców oraz zakonów broniących chrześcijaństwa przed pogańską nawałą. Uważał, że we współczesnych czasach szatańskie siły ciemności przybierają postać modernizmu, równościowych haseł rewolucji francuskiej, powodują zmiany obyczajowe i chcą zredukować duchową naturę człowieka do roli ekonomicznego, dwunożnego bydła. To oczywiście Państwu coś przypomina, prawda? To jest nawet bardzo, powiedział, tożsame z niektórymi publikacjami, które czytamy dzisiaj, których autorem nie jest bynajmniej Dońcow, ale inni ludzie, prawda? Więc jak coś jest podobne, to być może ma podobne źródło. Prawda? Znaczy źródło. Ja nie używam tutaj pojęć z zakresu nauk politycznych, prawda, ani metafor z tego zakresu, tylko powiem po swojemu, może ma ten sam budżet. Prawda? Jak ktoś podobną gawędę snuje, to może tam o te same pieniądze chodzi z tyłu. Ja zaraz to spuentuję. Ważnym elementem wyróżniającym myśl Dońcowa spośród emigracji ukraińskiej była jednoznaczna krytyka demokracji, którą uważał za sprzeczną z wartościami europejskimi. Nawet Wodzowska ze swojej natury OUNB ewoluowała w latach powojennych ku demokracji, natomiast Dońcow pozostał wierny swoim antydemokratycznym przekonaniom do końca życia. Wprowadza do ukraińskiej geopolityki elementy i problematykę nieporuszaną przez innych przedstawicieli ukraińskiej emigracji. Jednym z centralnych punktów jego powojennych rozważań politycznych była krytyka tak zwanego nowego porządku świata. Pisał m.in. tajna mafia demokratyczna chce przekształcić Europę i Amerykę w ujarzmione kraje pod despotycznym kierownictwem rządu światowego. Z jedną armią narodową, rządem, policją, przemieszaniem narodów, które stałyby się niewolnikami jakiegoś narodu wybranego. Był przekonany, że istnieją na świecie ukryte siły polityczne i finansowe, które dążą do stworzenia globalnego tyrańskiego rządu i zburzenia dotychczasowego porządku opartego o takie wartości jak wolność, własność, prawo oraz rodzinę, będącą fundamentem stosunków społecznych. Uważał, że idea rządu światowego wyrasta z materialistycznej filozofii marksistowskiej, znajdującej zwolenników nie tylko w sowieckiej Rosji, ale także w elicie intelektualnej i finansowej Zachodu. Ważnym elementem odróżniającym Dońcowa od politycznej myśli emigracji ukraińskiej oraz głównych wątków geopolityki ukraińskiej była jego niechęć do środowisk żydowskich w USA i Kanady. Używając często w swoich pismach terminu naród wybrany, miał na myśli chazarskich Żydów, emigrantów z Ukrainy i Rosji, których oskarżał o nieszczere intencje wobec emancypacyjnych dążeń ukraińskich.
Uważał, że na przestrzeni wieków chazarscy Żydzi szkodzili Ukrainie, a po obaleniu Związku Radzieckiego będą dążyć do przejęcia kontroli nad ziemiami Ukrainy. Krytykował próby zbliżenia ukraińskich środowisk nacjonalistycznych z żydowską diasporą z USA i Kanady, co zapewne stało się jednym z powodów odsunięcia go od głównego nurtu wydawniczego i życia politycznego na emigracji. Próby te były widoczne szczególnie w nacjonalistycznych środowiskach skupionych wokół Suczasności, najważniejszego pisma emigracji ukraińskiej finansowanego przez CIA. Tu skończę, ponieważ to, co przeczytaliśmy, to, co zacytowałem ze wstępu Michała Siudaka dotyczące ewolucji poglądów Dmytro Dońcowa oraz sposobu finansowania jego działalności w Ameryce, no, daje nam trochę do myślenia, prawda? Zwłaszcza jeżeli słuchamy o tych wszystkich strasznych niebezpieczeństwach, które mają na nas spać, które oczywiście nie możemy lekceważyć, ale też nie możemy popadać w stupor i nie możemy popadać w jakiś taki cielęcy zachwyt nad tym, że ktoś coś powtarza, proszę Państwa. To jest bardzo źle, jak ktoś coś powtarza i nie opatrzy tego swoją własną refleksją, tylko pędzi jak ten baran, przepraszam, za powtarzającym. Dmytro Dońcow to jest ten pan, z którego wyrósł Bandera, gdyby ktoś nie wiedział, o kim mówię. To jest ten pan, z którego wyrósł Bandera. Jest tutaj oczywiście, są tutaj też oczywiście teksty Stepana Bandery, bardzo krytycznie ocenione i tak naprawdę bardzo słabe, dlatego że no Bandera był działaczem, tak? Działaczem lokalnym, lokalnego, powiedzmy, wojewódzkiego szczebla. W Polsce pewnie wyżej nie wyskoczył, no ale okoliczności ukraińskie wyniosły go tak jak wyniosły. Jemu się bardzo podobało to, co pisał Dońcow. No i on stał się głównym takim antypolskim ideologiem na Ukrainie, ponieważ uważał, że no, snuł tak jak wszyscy wokół koncepcję Wielkiej Ukrainy, tak? Mając Polakom za złe, że oni snują koncepcję Wielkiej Polski, a Węgrzy koncepcję Wielkich Węgier, a Rumuni koncepcję Wielkiej Rumunii z granicą Naddniestrze, prawda? Więc Bandera miał swoją koncepcję, ale okazała się ona niesłuszna. Ja tylko przypomnę, że został zabity przez sowieckiego agenta wysłanego do Niemiec specjalnie przez Nikitę Chruszczowa na jego osobisty rozkaz. Chruszczow był Ukraińcem, przypominam też. Czyli możemy sobie dośpiewać, dopowiedzieć, że z tych dwóch nurtów, które się narodziły w XIX wieku i z których właściwie wyemancypowała, zrobiła się nowoczesna państwowość ukraińska, no ten nurt proradziecki, prorosyjski zwyciężył. Jaki zwycięża dzisiaj, trudno powiedzieć, bo Dońcow był krytykiem nowego porządku świata, a prezydent Poroszenko deklaruje, że będzie urządzał państwo w myśl zasad wypracowanych przez rewolucję francuską. Strach pomyśleć, co on ma rzeczywiście na myśli, prawda? Czy czasem nie masakry wrześniowe. Żartuję oczywiście, to bardzo pokojowo nastawiony polityk. Tak to, proszę Państwa, wyglądało. Książka jest bardzo ciekawa, tym ciekawsza, że są tutaj rzeczy oczywiste, które oczywiście można sobie gdzieś tam znaleźć, ale to są zebrane w tomiku jednym i można sobie prześledzić, jak myśl polityczna ukraińska ewoluowała i postawić sobie takie pytanie, może nie za wielkie, ale ważne, jak to się stało, że oni są dzisiaj w tym miejscu, w którym są. Znaczy, no, odpowiedź na to jest prosta, bez względu na to, co oni robią, ale to też dotyczy nas, proszę Państwa, to nie jest tak, że my jesteśmy jakoś szczególnie w lepszej sytuacji. Bez względu na to, co się publikuje, co się mówi i co się robi na Ukrainie czy w Polsce, decyzje zapadają gdzie indziej. Decyzje zapadają gdzie indziej i to, co się dzieje w rzeczywistości, jest średnio skorelowane z pismami i deklaracjami ideologów, publicystów, poetów i ludzi, którzy mienią się być politykami. Zachęcam szczerze, bo ciekawa, na czasie i potrzebna publikacja, i dziękuję panu Markowi, że mi ją wskazał, potrzebna dzisiaj publikacja, żebyśmy sobie trochę uzmysłowili, gdzie jesteśmy i w jakich to okolicznościach, bo nie mówię o narodzie, bo ja rozumiem, że ludzie, którzy tu przyjeżdżają, nie czytają tych tekstów, ludzie z Ukrainy, tak? Nie mają o tym pojęcia. Natomiast żebyśmy wiedzieli, czym żyje zaangażowany w politykę mieszkaniec Ukrainy, działacz, aspirujący być może do polityki lokalnej, być może do polityki na emigracji, bo emigracja ukraińska jest bardzo silna. Także zachęcam do przeczytania. Bardzo dziękuję. Do następnego razu.